Dzień dobry, oto kolejny odcinek programu IT Biznes o nowych technologiach w biznesie. Drodzy Państwo, cały świat żyje w tej chwili konfliktem między Rosją a Ukrainą. Okazuje się, że konflikt ten może mieć odczuwalny wpływ na całą branżę półprzewodników. Ukraina bowiem jest głównym dostawcą gazów szlachetnych, które są wykorzystywane do produkcji układów scalonych. Te gazy to głównie neon, argon, krypton czy ksenon. Sama tylko Ukraina dostarcza 70% światowych zasobów neonu. Gazy szlachetne wykorzystywane są w produkcji układów półprzewodnikowych w tak zwanym procesie litografii, która polega na naświetlaniu wafli krzemowych przy pomocy promienia lasera. W emiterach lasera wykorzystuje się właśnie takie gazy szlachetne i aby uzyskać odpowiednią długość fali tej lasera, stosuje się konkretne rodzaje gazów. Przykładowo podczas wytwarzania układów w procesie litograficznym poniżej 220 nanometrów stosuje się laser, który się nazywa DUV, czyli Deep Ultra Violet, czyli operujący w zakresie głębokiego fioletu. Do uzyskania właśnie takiego promienia lasera potrzebny jest konkretnie neon, czyli ten gaz, którego Ukraina eksportuje 70%, odpowiada za zapotrzebowanie 70% całego świata właśnie na ten neon. Obecnie 75% całej globalnej produkcji półprzewodników wykorzystuje właśnie wspomniane wcześniej gazy szlachetne. I to są wszystkie układy, które są produkowane w najpopularniejszym procesie litograficznym, czyli takim poniżej 180 nanometrów. Te układy to m.in. układy pamięci DRAM, czyli układy pamięci operacyjnej, układy NAND Flash, które są stosowane w nośnikach SSD albo na przykład w kartach pamięci, kontrolery Wi-Fi, układy PMIC, czyli Power Management Integrated Circuit, czyli układy, które służą do zarządzania zasilaniem. Także układy RFIC, czyli Radio Frequency Integrated Circuit, czyli układy, które pracują w częstotliwościach radiowych. Te układy stosowane są m.in. w technologii RFID, a także np. mikrokontrolery jednoukładowe MCU, czyli Microcontroller Unit. Chipy takie montowane są oczywiście w każdym urządzeniu elektronicznym, czyli nieważne, czy to jest smartfon, czy to jest laptop, czy to jest nawet nowoczesny samochód, wszędzie tego typu układy trafiają. To oznacza, że jeżeli w wyniku teraz konfliktu między Ukrainą a Rosją Ukraina zmniejszy eksport gazów szlachetnych, albo nawet wstrzyma eksport gazów szlachetnych, ucierpi na tym po prostu cała branża elektroniki. Już teraz mamy bardzo duże problemy z niedoborami układów scalonych, a przez tą potencjalną wizję wojny na wschodzie Europy cała ta branża może ucierpieć po prostu jeszcze bardziej. Podczas corocznego spotkania dla inwestorów szef Intela, czyli Pat Gelsinger, zapowiedział utworzenie specjalnej grupy zajmującej się wytwarzaniem układów półprzewodnikowych dla motoryzacji. Oznacza to, że Intel rusza w pogoń za liderami tego rynku, czyli za firmą Samsung czy TSMC. Gelsinger zapowiedział, czy określił, że zapotrzebowanie na układy półprzewodnikowe przez przemysł motoryzacyjny ma się podwoić do 2030 roku i osiągnie poziom 115 miliardów dolarów. A to oznacza, że jest to bardzo duża szansa dla wszystkich firm, które produkują układy scalone. Obecni producenci już teraz odczuwają bardzo duże zapotrzebowanie na półprzewodniki do samochodów. Na przykład Global Foundries tylko w 2021 roku podwoiła produkcję układów półprzewodnikowych właśnie dla branży moto, a z kolei TSMC wyprodukował o 60% więcej układów scalonych w 2021 roku niż w 2020. Dlatego Intel widzi też tutaj dla siebie dużo miejsca i zamierza mocno skoncentrować się właśnie na produkcji układów scalonych do samochodów, głównie tych nowoczesnych, czyli elektrycznych i autonomicznych. W moim programie opowiadałem już wcześniej o przygodach byłego prezydenta USA, czyli Donalda Trumpa, z serwisami społecznościowymi. Głoszone przez niego poglądy w tych serwisach społecznościowych były na tyle kontrowersyjne i radykalne, że zdecydowały się one na to, żeby zablokować po prostu jego konta. Na samym Twitterze profil Donalda Trumpa śledziło 80 milionów osób, ale został na tym Twitterze zbanowany dożywotnio. Podobne kroki te również podjęły inne serwisy społecznościowe, m.in. Facebook czy chociażby Instagram. Oczywiście wściekły Trump w swoim stylu ogłosił, że w tej sytuacji zbuduje własny serwis społecznościowy. I właśnie pierwsza wersja tego serwisu w tym momencie ruszyła. Serwis nazywa się Truth Social i aplikacja w wersji na smartfony wygląda praktycznie identycznie jak Twitter. Aplikacja Truth Social już została udostępniona dla pierwszych beta testerów. Tych beta testerów na razie jest ograniczona liczba, to jest około 500 osób, które mogą z tej aplikacji korzystać. I te osoby w tej chwili testują, starają się wychwytywać różne błędy. Na razie z tego, co wiadomo, tych błędów
konsumentów jest jeszcze całkiem dużo. Natomiast docelowo aplikacja ma trafić do takich sklepów jak Apple App Store czy Google Play i tam będzie dostępna teoretycznie dla wszystkich. Teoretycznie dlatego, bo nie wiadomo, czy te sklepy zaakceptują taką aplikację. Aplikację, która pozwala na teoretycznie swobodne pisanie o wszystkim, a to oznacza między innymi, że możemy się tutaj spotkać z szerzeniem dezinformacji albo na przykład fake newsów, albo publikowaniem treści rasistowskich. I na koniec kilka słów na temat podcastów. Podcasty dzisiaj stają się coraz ważniejszym medium i w związku z czym coraz więcej takich wiodących platform streamingowych inwestuje bardzo duże pieniądze właśnie konkretnie w podcasty. Spotify, czyli firma, której praktycznie nikomu nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać, przejęła właśnie dwie spółki, czyli Chartable i Podsites. Chartable to jest największa na świecie firma analityczna, która dostarcza analityki właśnie podcastów. To obejmują oczywiście ta analityka szczegółowe dane na temat słuchalności podcastów, na temat profilu odbiorcy i takie dane właśnie można odczytać z poziomu Chartable. I jest to w zasadzie takie podstawowe narzędzie, z którego korzystają dzisiaj wszyscy profesjonalni twórcy podcastów, ale także marketerzy, którzy mogą dokładnie analizować ich działania właśnie w tym obszarze. Z kolei Podsites pozwala marketerom bardzo konkretnie planować kampanie reklamowe na podcastach. Mogą również marketerzy analizować skuteczność takich kampanii i analizować, czy ta kampania po prostu rzeczywiście odniosła skutek na tych platformach podcastowych. Co oznacza, że to przejęcie przez Spotify i Chartable i Podsites oznacza, że firma zamierza znacznie zwiększyć swoje przychody z podcastów. Tutaj już warto też podkreślić, że Spotify dokonywał już podobnych przejęć w przeszłości. Przejął na przykład bardzo dużą i bardzo znaną platformę Anchor FM, która pozwala na hosting podcastów. A skoro już przy podcastach jesteśmy, to chciałbym zareklamować mój nowy podcast, który nagrywam. Podcast, który nazywa się Zrozumieć AI i jest to podcast poświęcony sztucznej inteligencji. Podcast dostępny jest na wszystkich platformach podcastowych, takich jak właśnie Spotify, albo Apple Podcasts, albo Google Podcasts. Wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarce Zrozumieć AI i można ten podcast Zrozumieć AI, czyli Zrozumieć AI i można ten podcast łatwo w tych platformach odnaleźć. Podcast oczywiście poświęcony będzie wszelkim zagadnieniom, które są związane ze sztuczną inteligencją, czyli skąd się ta sztuczna inteligencja wzięła, dlaczego tak głośno jest o tej sztucznej inteligencji w tym momencie, czym różni się sztuczna inteligencja od uczenia maszynowego, czy od głębokiego uczenia maszynowego, te wszystkie pojęcia będą wyjaśnione. Tak samo to, czym jest wąska sztuczna inteligencja, czyli taka wyspecjalizowana sztuczna inteligencja, czym jest szeroka, czyli ogólna sztuczna inteligencja, jakie są zastosowania obecnej sztucznej inteligencji, jakie będą zastosowania sztucznej inteligencji w najbliższej przyszłości, a także w jaki sposób prawo podchodzi do sztucznej inteligencji, w jaki sposób w tej chwili sztuczna inteligencja czy kwestie związane ze sztuczną inteligencją są regulowane przez prawo, a także to, kto dzisiaj jest liderem, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, jakie kraje, bo tutaj rzeczywiście trwa duża walka między mocarstwami, głównie między Ameryką i Chinami, także Europa ma tutaj bardzo duże ambicje, więc o tym również będziemy rozmawiać w moim podcaście. No i oczywiście docelowo będziemy się zastanawiać, w którym kierunku ta sztuczna inteligencja zmierza. Czy ona będzie w przyszłości mądrzejsza od człowieka, czy będzie samoświadoma, bo tutaj są różne teorie na ten temat. Jedni naukowcy twierdzą, że nigdy taka sytuacja nie nastąpi, że sztuczna inteligencja będzie świadoma, czyli będzie świadomie podejmowała pewne decyzje. Twierdzą niektórzy, że to jest po prostu tylko i wyłącznie algorytm i ten algorytm będzie tylko tak mechanicznie wykonywał różne zadania, będzie podejmował właśnie te decyzje, ale że nigdy nie będzie świadomy. Ale niektórzy twierdzą, że już za jakieś 20 lat, licząc od dzisiaj, czyli w okolice roku 2040-2050, sztuczna inteligencja będzie już samoświadoma, że będzie mądrzejsza od człowieka i ta inteligencja będzie rosła wykładniczo. No i co się wtedy zdarzy? Czy taka sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem, czy w jaki sposób podejdzie po prostu do człowieka? To również wszystko będą tematy rozmów w podcaście Zrozumieć AI. To, co jest również istotne, że w podcaście będą się pojawiać wyjątkowi goście. Już w pierwszym odcinku, który nagraliśmy, wystąpiła Maria Janicka, czyli specjalistka do spraw sztucznej inteligencji w Synerise. To jest w tej chwili bardzo znana, bardzo głośna firma. Ale moim gościem był również Petros Psylos, taki młody programista, wynalazca, jeden z w tej chwili najważniejszych, najbardziej uhonorowanych polskich
wynalazców i innowatorów. W ogóle polecam, żebyście Państwo wpisali Petros Psyllos przez 2L w Google albo na YouTubie i poszukajcie sobie informacji na temat tego człowieka, ponieważ rzeczywiście ma bardzo duże osiągnięcia mimo swojego bardzo młodego wieku, więc on również też był gościem w pierwszym odcinku podcastu Zrozumieć AI. No i serdecznie zapraszam do tego, żebyście Państwo poszukali ten podcast, posłuchali pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zasubskrybujecie ten podcast i będziecie słuchać kolejnych odcinków, które już niedługo będę nagrywał. Ale przy okazji też przypominam, że ja nagrywam jeszcze dwa inne podcasty. Nagrywam również podcast, który się nazywa po prostu IT Business, czyli tak jak nazwa mojego programu, gdzie opowiadamy właśnie na temat różnych zastosowań nowych technologii w biznesie, czyli nie tylko i wyłącznie tak jak tutaj sztuczna inteligencja, ale takie rozwiązania jak blockchain, jak nie wiem, Bitcoin, właśnie jak także sztuczna inteligencja, jak NFT, to są również tematy tego podcastu mojego IT Business. I nagrywam także podcast o samochodach elektrycznych, elektrycznie tematyczni, też bardzo ciekawy, bardzo dużo takich ciekawych wątków jest poruszonych. Już blisko 40 odcinków jest nagranych tego podcastu, więc jeżeli Państwa interesują takie tematy, serdecznie zapraszam. Jak widzicie, ja jestem bardzo nakręcony na tą tematykę podcastów. Sam też bardzo intensywnie tych podcastów słucham i nagrywam już w tej chwili 3, a szczególnie dzisiaj chciałbym zareklamować ten właśnie pierwszy, czyli Zrozumieć AI. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że Państwu się ten podcast spodoba. A tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie pierwszej części programu IT Business i zapraszam na krótką przerwę. Po krótkiej przerwie oczywiście kontynuujemy i będę pokazywał bardzo ciekawe urządzenie, wyjątkowe i bardzo świeżutkie na polskim rynku. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za chwilę.